Siemaneczko z tej strony, Miss Sims, a na Waszych ekranach poniekąd nowa seria, ale ze starymi bohaterami. Na Waszym ekranie znajduje się Kelly Clarks, czyli młodsza z sióstr Clarks w swoim nowym domu. Już możecie tutaj troszeczkę podejrzeć. Zresztą miniatura też Wam trochę źbło, tak naprawdę tajemnicy uchyliła. Dzisiaj, słuchajcie, pokażę Wam, jaką zmianę przeszedł ich dom rodzinny, bo po prostu wygląda już zupełnie inaczej. Tak jak pamiętacie, tamten był wiejski wejście było tutaj, o w tym miejscu, tutaj jak widzimy Kelly zdecydowała się na projekt, który odrobinę tutaj troszeczkę namieszał w oknach i jest na pewno dużo bardziej nowoczesny. Czy ładniejszy, czy brzydszy? Myślę, że to jest kwestia tak naprawdę gustów, ale no wydaje mi się, że na pewno bardziej do naszej Kelly po prostu pasuje. Te pudło jeszcze schowam, nie martwcie się, tutaj wyłożyłam tylko po to, żeby powiesić inne lampki, momencik, momencik, sobie je ściągniemy. No i pokażę Wam jak tutaj, co jest? Pokażę Wam tutaj co jest? Sprzedam no trudno. Pokażę Wam po raz trzeci, to już mówię, co tutaj się wydarzyło. Jak pamiętacie, tu były zagrody ze zwierzętami, były rośliny, było zupełnie tak naprawdę inaczej. Teraz jest trochę takiej fazy betoniozy, jakby nie było, ale myślę, że do młodej dziewczyny, która dopiero co rozpoczyna swoją dorosłą drogę, która za chwilę idzie na studia, to to bardziej tutaj wszystko po prostu pasuje. Jak widzimy, zdecydowała się ona na mały basen, wpuszczony troszeczkę w dół. Już dzisiaj próbowałam. Na szczęście idzie w nim pływać. Mamy tutaj bar przy basenie, mamy taki kącik, gdzie może sobie z jakąś przyjaciółką może usiąść, wypić drinka, jak widzimy tutaj już są przygotowane nawet. Troszeczkę schłodzić się w cieniu, które daje takie zadaszenie z roślinkami, to jest zresztą wszędzie są rośliny. Jak zajrzymy sobie tutaj do tyłu, to stoi, uwaga, uwaga samochód naszej Kelly, taki nowoczesny, też trochę taki ścięty, jak dla mnie trochę za bardzo taki e, przyszłościowy, bardziej kosmiczny, no ale taki sobie wybrała to jak najbardziej, niech taki ma. Tutaj za drugą natomiast ścianką znajduje się jacuzzi i takie miejsce, gdzie mogą sobie usiąść i upiec jakieś kiełbachy. Także no wydaje mi się, że ten dom na pewno bardziej jest do niej dopasowany. Zobaczmy sobie na zewnątrz. Mój, mój błąd możecie też zobaczyć, bo tutaj oczywiście powinna być jasna cegła. Myślę, że malując, po prostu przypadkiem tutaj przeciągnęłam. No w domu jest bardzo dużo okien, które są tak naprawdę na całe ściany. Jak widzicie, wydaje mi się też, że to tutaj to po prostu pasuje do tego miejsca, dlatego się zdecydowałam do tego miejsca, może nie no, bo nadal mieszkamy na wsi, nadal wokół nas są same wiejskie tereny, także dom w ogóle nie pasuje do tego miejsca, ale pasuje po prostu do duszy naszej Kelly. Dobra, nie ma już więcej gadania, wchodzimy do środka. Chcę Wam go dzisiaj na szybko pokazać. Zobaczymy zresztą, co tu u Kelly słychać. Spróbujemy zapisać się na studia, bo jak wiecie, bardzo i na tym zależy. Zobaczymy, może dostaniemy pierwsze wezwanie kariery. Zobaczymy po prostu, jak to się wszystko potoczy. Może spotkamy się z Georgem. Zresztą przyszłość ich związku jest nie do końca pewna, bo jak pamiętacie, oni się troszeczkę pokłócili, także to się wszystko okaże. Dobra, najpierw oprowadzimy Was jednak po domu. Wchodzimy tutaj, jak widzicie, króluje fiolet, jeżeli chodzi o kwiaty i roślinność. Śmieci mamy dwie do sortowania bio, będziemy wyrzucali powiedzmy gdzie indziej, nowa skrzynka, oczywiście kajak. Kelly, żeby było wiadomo, do kogo się przychodzi. No i po malutku wchodzimy. Zapraszam Was. Nie mogę się doczekać, jestem bardzo ciekawa, co powiecie o tym domu. Przypominam, bryła jest ta sama. Zmieniałam tylko układ pomieszczeń, zmieniałam tylko okna, zmieniałam tylko drzwi, ale budynek jest dokładnie ten sam, co mieliśmy we wiejskim życiu. Dobra Kelly, myślę, że się zgodzisz, żebyśmy wpuścili naszych widzów do środka. Na pewno nie mogą się doczekać, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda. Także ups, chodźcie, zapraszam. Wchodzimy. Jak widzicie, na dzień dobry jest taki salonik. W tym miejscu zresztą był poprzedni salon, tylko no był zupełnie inny. Pamiętacie te kanapy, ten klimatyczny kominek? No tak jak wam mówiłam, Kelly na pewno postawiła już na coś innego. Nie ma się co dziwić, młoda dusza, także na pewno szuka innych rozwiązań. Tu jest jakieś takie legowisko dla kota, chociaż i tak wiemy, że on tutaj nie będzie spał. Min drapak, obrazy, lampa z kwiatami, jakieś książki. Po tej stronie, jak się wchodzi, można oczywiście zostawić swoje buty, swoje jakieś tutaj rzeczy. Mamy lustro, gdzie można się w ostatnim momencie przejrzeć, czy na pewno dobrze się wygląda. Jak widzicie, przestrzeń w ogóle jest otwarta. Mam dużo takiej otwartej przestrzeni, bo tak właściwie podobają się te nowe domy z miejscem, gdzie można sobie po prostu bez żadnych ścian przechodzić, z dużymi oknami. Zresztą powiem wam szczerze, też jestem na etapie planowania budowy swojego domu i też tak właśnie Zamierzam to zrobić. Tu, jak widzimy, jest jadalnia mała, na dwa krzesła, na razie. Na razie niepotrzebne nam większe. Jak Będą więcej znajomi, to zawsze mogą sobie usiąść tutaj przy blacie. Jak widzimy, kuchnia jest czarna, niby nowoczesna, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, i tak jest dość przytulna. Tutaj mamy takie drewniane wstaweczki, jakieś kwiaty, dywan, żeby nie było zimno w stopy od desek. Dwie miski na wodę i na karmę, oczywiście, na wodę. Wiadomo, w Simsach nie ma takiej opcji, ale wyobraźmy sobie, że tutaj jest woda. Tutaj z tyłu, jest ekspres do kawy, książka kucharska, chociaż myślę, że nasza Kelly, no zobaczymy, jak jej pójdzie z gotowaniem. Czy nie będzie go, zamawiała jakichś gotowców? Może akurat się odnajdzie, wiecie, całe życie patrzała, jak Caroline stała w kuchni, no to może też jej się to będzie po prostu podobało. Jak widzimy, jakiś dzbanek, już zaparzona kawka. Tutaj też widziałam, że na stole już czeka, zobaczcie, gotowe śniadanie, jakieś jajeczko mamy, sałatkę, chlebek i chyba też właśnie kawkę także możliwe, że po prostu Kelly zdaje sobie sprawę z tego, że będzie dość zapracowana i fajnie, gdyby to śniadanie zawsze przygotowane było, także dół prezentuje się w następujący właśnie sposób, poczekajcie, ja wiem, że jestem beznadziejna w pokazywaniu, tutaj już byliśmy, tu są schody i koło schodów mamy miejsce, gdzie nasz kotek ma swoją kuwetę i oczywiście zdjęcia najważniejszych dla nas osób w życiu, wchodzimy tutaj, zanim wejdziemy na to półpięterko, chciałabym Wam jeszcze pokazać łazienkę, także dajcie mi chwileczkę, chyba tak mi będzie po prostu najłatwiej, wanna, kibelek, zlew i to by było chyba na tyle, nawet nie wiem, czy mam tu jakieś dekoracje, no tutaj wisi jakaś tylko półka, także dość prosto urządzone, ale zależało mi jednak, żeby tutaj było wszystko, co być w łazience musi. No i dobra, coś, z czego jestem dumna, pierwszy raz robiłam takie schody i uważam, że wyszły mi po prostu nieskromnie mówiąc mega. Wchodzimy tutaj na takie półpięterko, mamy fotel, gdzie możemy sobie usiąść, pobujać się w obłokach, mamy tutaj miejsce, gdzie możemy usiąść i poczytać sobie książkę i Tutaj właśnie wchodzimy na górę. Uwaga, uwaga, zapraszam Was na górne piętro, które, jak widzicie, jest dość mocno oszklone, żadnych zasłon, niczego takiego, co by nam to światło zabierało. Tutaj tylko rosną kwiatki, bo o ilekroć próbowałam sprzedać tą kratkę, to sprzedawała mi się tutaj ta cała podłoga, walczyłam z tym, walczyłam, a potem stwierdziłam, że właściwie nie wygląda to źle i wykorzystaliśmy po prostu tą przestrzeń. W korytarzyku, tutaj super pokazuje, nie. W korytarzyku tutaj mamy tak naprawdę jakieś sadzonki, posadzone kwiatki. Mamy też miejsce, gdzie nasz kot może przychodzić bawić i jest to tylko tak naprawdę taki korytarzyk, który prowadzi na taras. Taras troszeczkę został zmieniony, drewno zostało zastąpione szkłem i takimi już nowoczesnymi troszeczkę krzesłami. Tu chyba nic innego nie zmieniałam, oprócz też oczywiście właśnie balustrady i tutaj wisiały takie zasłonki, z których Kelly zdecydowała się zrezygnować. Lampki, no wydaje mi się, że one tak trochę przełamują tą nowoczesność, wprowadzają taki niesamowity klimacik, także bardzo mi się podobały. No i co, zapraszam Was pomalutku tutaj w stronę pracowni naszej Kelly. Jak, pamiętajcie, jak pamiętacie może z poprzedniej serii, ona fascynowała się fotografią, malarstwem i myśli o tym, żeby być projektantką wnętrz. Dlatego zdecydowałam się jej pracownie zrobić o właśnie tak. O miejsce, gdzie może malować, gdzie ma swój aparat, swoje jakieś sprzęty. Tu są różne artykuły do malowania, rysowania. Tutaj jak widzimy mamy kominek, jakby było zimno i jakiś kwiatek. Niby prosto, skromnie, ale chyba wszystko, co być powinno jest. No i zostało nam tak naprawdę tylko jedno pomieszczenie czyli sypialnia. Zobaczcie, jak wygląda sypialnia. No, bym sama taką nie pogardziła. Tutaj mamy łóżko w, pięknie wpasowane tak naprawdę w, ten, w te okno. Mamy również znowu te lampki, które widzieliście na tarasie, jakiś obraz, tu jakieś książki, gdyby nam się chciało czytać przed zaśnięciem, lampkę, dekoracje, kwiatki. Starałam się, żeby kwiaty w ogóle przełamywały tą przestrzeń, żeby nie było tej aż tak zimno po prostu. Tu mamy mini garderobę, która naszej Kelly wystarcza, bo ona nie ma jakoś super dużo ubrań, jest ona raczej minimalist, Także jej to, co ma wystarcza. Mały kwiatek kaloryfer, bo jak tutaj widzicie, komin jest jedynie tutaj, więc musimy kaloryferami doprowadzać ciepło. A tutaj jest jej takie biurko, jej druga pracownia, gdzie będzie opracowywała projekty przyszłych potencjalnych wnętrz, bo jak widzimy, czekajcie, wejdziemy sobie na tabie, tutaj mamy jakieś kanapy, materiały, z których te kanapy się robi, jakieś już zrzuty, jakiś domów, projekty, także takie typowe właśnie miejsce. Tutaj na biurku mamy tablet do projektowania, mamy też jakieś o, kolejne próbniki. Farb i materiałów, jakieś tam artykuły o architekturze, a na dole chyba jakieś listy miłosne. Może George coś tam do nas pisał. Mam nadzieję, że domek Wam się podoba. Zostawcie w komentarzu, co sądzicie o tej zmianie. Wiem, że z wiejskiego życia nie zostało tu już tak naprawdę oprócz tej bryły nic. Czasami sama, jak wchodzę w tą grę, ja patrzę: Boże, co tutaj się wydarzyło? A potem mi się przypomina, że to ja tak naprawdę się wydarzyłam. Dobra, myślę, że sobie teraz na spokojnie pogramy. Koniec już mojego gadania. Kelly, sto już tutaj przed gankiem. Dumnie prezentujesz swój dom, ale czas chyba, żebyś tutaj zaprosiła gości do środka. Na dzień dobry, właściwie, moglibyśmy sobie coś zjeść. Zobaczymy, może coś nam się tutaj pomimo remontu udało uchować z naszej poprzedniej kuchni. Chyba tort, no lepszy tort niż nic. Z głodem troszeczkę u nas słabo, z energią zresztą też, a chciałabym dzisiaj sprawdzić, czy już nam odpisali z naszego uniwersytetu, czy może pomalutku możemy startować właśnie na studia. Mam nadzieję, że niedługo się to uda. No, powiem wam, no patrzę tutaj, jak ona sobie siedzi, Naprawdę jestem dumna z tego domu. Włożyłam niego troszeczkę więcej pracy. Chyba łącznie z 4-5 godzin siedziałam i to wszystko zmieniałam, ale no mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam również. Trochę się czuję samotnie, szczerze mówiąc. Dobrze, że został z nami mruczuś, bo inaczej to w ogóle z naszego poprzedniego życia nie zostałoby tutaj za wiele. Brakuje mi i zwierząt, no zwierząt, zwierzątach zwierząt. Najbardziej na świecie to myślę, że Kelly brakuje, Caroline oczywiście i małego Emilka. No trochę minie zanim się przyzwyczai do braku siostry, ale miejmy nadzieję, że i tak będziemy tutaj miały w miarę taki kontakt Wiadomo, możemy się oszukiwać, że ten kontakt będzie taki sam, ale on już nigdy nie będzie taki sam, bo Karolaj ma już swoje życie, ma męża, ma teraz już dwójkę dzieci, bo adoptowała Lunę, z nieoficjalnych informacji mogę Wam powiedzieć, że całkowicie ją adoptowała, czyli już nawet nie jest jej, Luna nie jest jej pasierbicą, a jest jej córką, była taka opcja i z niej skorzystaliśmy także, no, to ich życie będzie na pewno intensywne, oni zresztą mają i dużą farmę, i dwa konie, i mają chyba lamę tam, także, no, naprawdę nie ma się co dziwić, że ten kontakt będzie inny, w międzyczasie sprawdzamy sobie naszą rekrutację, zobaczymy, czy już coś wiadomo a propos naszych studiów, czy gdzieś nas przyjęli, czy gdzieś jest szansa, żebyśmy, o, uwaga, uwaga, oto i jesteśmy, list akceptacyjny, i zarówno do jednego, jak i do drugiego by nas przyjęli, a na prestiżowe, Również i co musimy teraz wybrać? Kurczę, nie wiem na co byśmy chcieli tak naprawdę iść. Chciałabym, żeby to było związane, na pewno z czymś takim artystycznym, z czym do czego nasza Kelly czuje jakiś pociąg. Szczerze mówiąc, zazwyczaj wybieram ten uniwersytet i teraz też mnie kusi, ale ten chyba pasuje bardziej zarówno jak do mieszkania, jak i do stylu naszej Kelly. Także nie wiem, czy nie pójdziemy na ten Foxbury. No kurczę, wiecie co? Spróbujmy. A powiedzcie mi, czy tutaj jest prestiżowym kierunkiem właśnie jakaś? Takie sztuki piękne? Nie, to jest normalne. Sztuki, sztuki piękne są tutaj prestiżowym kierunkiem. Kurczę. No nie wiem, teraz sama. No, ale chyba i tak udamy się tutaj. No, zobaczymy, poczekajcie. Wyjdziemy teraz z listu. Spróbujemy się oczywiście na studia od razu zapisać. Uniwersytet, stypendia nie. Zapisz, a możemy sprawdzić jakieś tam informacje o stypendiach, czy coś dostaniemy. Wprawdzie, jak widzicie, kaski trochę jeszcze mamy. Swoją drogą powiem Wam, że nie wpisywałam kodu. Jedyne co to po prostu sprzedaliśmy całą zawartość tego domu i kupiliśmy nową, i trochę nam jeszcze zbiegło też trochę z tego tytułu, że dużo rzeczy mam z modów. I jak sami wiecie, te rzeczy z modów są często za jednego simoleona, za pięć simoleonów, przez. Co właśnie jest tak, a nie inaczej? Zapoznaj się ze stypendiami? Nie, no myśmy się już zapoznawały. My byśmy się chciały tylko dowiedzieć, czy już nam rozpatrzyliście, bo składaliśmy różne nasze stypendia. Poczekajcie, sprawdź podania może. O, przepraszam, troszeczkę źle tam wybrałam. No i potem się spróbujemy, właśnie już też zapisać. Zapisz się na uniwersytet, no i liczymy, że się dostaniesz i już będziesz studentką i jej życie będzie w ogóle mega zapracowane, bo zobaczcie, nie to, że będziemy mieli zlecenia. To jeszcze będziemy jeździli na studiach. Gdzieś tam oczywiście po drodze będziemy spotykali się z George'em Chociaż no do końca nie wiemy, czy ten George nam odpowiada. Zobaczymy, może na studiach poznamy nową miłość, także nie zamykamy się na żadną opcję. Dostaliśmy 200 simolonów za gotowanie i miksologię, takie stypendium. No wiecie co, no lepsze takie niż żadne. No i za chwileczkę otwiera nam się panel do wyboru um, uniwersytetu. No nie umiem, się nie umiem się zdecydować, ale zobaczcie. Ten pasuje bardziej do stylu naszej Kelly. Ale ten bardziej pasuje do tego, co Kelly chce robić. Bo zobaczcie, tutaj jest Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Z tego co pamiętam, oni się spotykają na gankach, na dziedzińcach, razem na sztelugach malują. Także, no, wydaje mi się, że ten nam będzie bardziej odpowiadał mimo wszystko. Także idziemy na ten, co zawsze chodzę. Szkoda. Chciałam chociaż raz pójść na ten Foxbury. Możliwe, że spróbuję po prostu kiedyś z jakąś inną simką. Na razie jednak wybieramy tutaj ten e, kierunek. Ja bym chciała, żebyś ty w historii sztuki, czym się różni historia sztuki od sztuki? Zaraz zobaczymy. Aha, mogłabyś być. Na pewno dyktatorką trendów, ale to jest chyba stylista Simów, a nie normalny. Krytyk sztuki albo patronką sztuki. A po normalnej sztuce poczekajcie, sztuki piękne, co nam się tutaj pojawi? Mistrzyni malowania, muzyk, stylistka, wolny strzeles, artystka, fotograf, modę, wytwórczyni, florystka. Kurcze, wiecie co, no mi się bardziej podobają te sztuki piękne, po prostu jako ogólnie, nie jako historia, bo ja osobiście nie historii. To dramat po prostu dla mnie. Także pójdziesz w moją stronę. Zastanawiam się teraz nad kursami. Potrzebujemy 12, żeby zdobyć dyplom, czyli no najlepiej by było wziąć po 4, tylko wtedy my nie będziemy mieli czasu na to życie. Wiecie co? Niech ona se pomału robi te studia. Weźmy sobie dwa kursy, coś możemy opcjonalnego wziąć. Czy to nam też tutaj zajdzie? Nie wiem. Chyba sobie darujemy te opcjonalne kursy i będziemy chodzili po prostu przez ile semestrów? Sześć wtedy? trochę dużo. Może trzy kursy i wtedy cztery semestry. O, tak będzie lepiej, będziemy mieli też czas po prostu na jakieś życie, no bo słuchajcie, sobie nie wyobrażam tylko i wyłącznie studiować miejsce zamieszkania. My decydujemy się mieszkać w domu. Słuchajcie, nie chcę zostawiać naszego domu, nawet chyba nie możemy, bo Simowi będący jedyną dorosłą opie osobą w rodzinie nie mogą pozostawić młodszych Simów bez opieki. Czyli co, kota? Myślę, że po prostu domu nie możemy pozostawić bez opieki. No i tak nie chcemy. My chcemy zostać w domu i po prostu sobie będziemy dojeżdżali. Jak widzimy, 20 Simów Będą nas kosztowały studia tylko tyle, bo tak zajęcia 240-240 i stypendium, Zobaczcie dla wybitnych 500 simolonów. Także tylko 20 super. Myślę, że weźmiemy sobie kredyt studencki z prowizją 1 simolona, bo ja nie wiem z czego my to zapłacimy. No oczywiście się śmieje, bo płacimy od razu za pomocą funduszy. I uwaga, uwaga, oficjalnie nasza Kelly jest studentką. Myślę, że się bardzo cieszę. Pierwsze zajęcia ma za dwa dni. E, praca domowa nie zaczęta. I, ej. Aha, bo wzięłam ostatecznie trzy, bo chciałam mówić, czemu są trzy. Wiecie co? Myślę, że dzisiaj chyba przygotujemy ją sobie do tych studiów, ale zanim to zrobimy, oczywiście zadzwonimy do Caroline, rodzinne pogaduszki przez telefon, powiemy, że się dostałyśmy na prestiżowy kierunek, że jesteśmy po prostu tak zwyczajnie na świecie z siebie dumne i że zaczynamy już za dwa dni studia, co jest naprawdę niesamowite. Poczekaj, tu mamy za dwa dni. Za 21 godzin jedna praktyka portretowa. O kurczę, a jedna jest za 19 Ej, bez sensu, że mamy trzy zajęcia, a dwa odbywają się tego samego dnia. Mogli to trochę inaczej zrobić, no ale okej, okay, nie będziemy marudzili, e, więc tak musimy zrobić na krok po kroku od baroku lekcję i na praktykę portretową. Od razu się tym zajmiemy, dostałaś, mam nadzieję, dostałaś e, krok po kroku, i tu mamy jeszcze praktykę portretową. No, musimy to po prostu przygotować, żeby mieć to z głowy, a potem może spróbujemy jeszcze zgarnąć jedne zlecenie. Ja wiem, że jej stan. Kurczę, no jesteśmy dość śpiące. No, zobaczymy, może nam się jeszcze uda. Jak widzimy, wybraliśmy sobie robienie zajęć domowych tutaj na tarasie. No nie ma się co dziwić, pogoda dopisuje, jest ciepło. Ochmurnie, ale ciepło, ale z drugiej strony, przynajmniej może nam słońce nie świeci w twarz, także trzeba szukać plusów moi mili. I siedzimy i nas spokojnie odrabiamy lekcje. Dajmy się tutaj Kelly tym zająć i spotkamy się z nią, jak już skończy. Słuchajcie, niestety, stan naszej Kelly nie pozwolił nam skończyć lekcji nawet także słabo, e, pocałujemy tutaj naszego mruczucia, żeby się poczuć, może troszeczkę lepiej. Jak widzimy jesteśmy skrajnie śpiące, bardzo chce nam się do toalety w skrócie, naprawdę będzie początkowo ciężko, potem oczywiście wejdziemy w ten taki rytm pracy i będzie trochę inaczej, także słuchaj, idź skorzystaj z toalety, potem chyba sobie zaparzymy kawę i spróbujemy na kawie wytrzymać, no i jednak mimo wszystko nie rezygnować dzisiaj z tych lekcji bo chciałabym, żebyś jutro poszła przygotowana poczekaj, ha, odłożyłaś mruczusia ej, a idź najpierw do toalety, bardzo Cię proszę, bo jak Ty nie pójdziesz teraz do toalety to Ty nam się za chwilę siusiasz, ej Zostaw tą kawę, ona chyba może się sama tutaj e, parzyć. Nie pi nie pi, nie pi, nie pi, nie pi, bo to będzie jedna wielka katastrofa. i potem będziesz jeszcze brzydko pachniała, i będziesz chciała jeszcze, wiecie, się wykąpać, a szkoda nam na to czasu. Dobra, udało nam się skorzystać z toalety. Oszukamy troszeczkę system i spróbujemy tą kawę wypić. Tutaj sobie ją dostawiłaś. Wyspi z desperacją, jak widzimy. No i siadamy, próbujemy dalej te lekcje robić. Poczekajcie, e, co myśmy tutaj robili? Portretową i te drugie. Czemu tutaj nam nie zaliczyło niczego? kurczę słabo ja to wszystko widzę myślę też, że zamówimy sobie może pizzę bo ci już raczej nie będziemy gotowali czy można zamówić sobie z poziomu lodówki zamów dowóz, jest weźmiemy sobie dostawę pizzy weźmiesz sobie może pizzę tikka masala, ładnie brzmi ładnie wygląda i będziemy już na kilka dni mieli spokój z gotowaniem potem może uda nam się odwiedzić Caroline bo Caroline wpadnie do nas i miejmy nadzieję, że nam coś po prostu dobrego ugotuje inaczej będzie z nami ciężko dobra, wypiliśmy kawę, na ile nam to wystarczy? Wystarczy. Z 6 godzin jesteśmy pobudzeni. Czy coś nam tej to energii dało? Niewiele, ale może nam wystarczy. My nie potrzebujemy już naprawdę dużo, a musimy spróbować te lekcje odrobić. Uwaga, uwaga, siadamy i dalej robimy. Za chwilę gdzieś się na pewno pojawi dostawca pizzy, to sobie tak będę troszeczkę obserwowała, żeby zdążyć tą pizzę przyjąć, żebyśmy mieli co zjeść na kolację i na śniadanie. O, jest i pan z pizzą. Kurde, szkoda, nam lekcji teraz zostawiać. Pan poczeka chwileczkę, dobra. Proszę nie brać, tego do siebie damy panu napiwek. Momencik, więcej opcji, działaniach nie możemy. Możemy dać na piwku, dopiero pewnie później. Moment, moment, spróbujemy. No dobra, no odłóż na chwilę te lekcje też. Nie ma co tak dać panu czekać. Trzeba też szanować ludzki czas nie zostawiać na ziemi tylko. Uwaga, uwaga, gdzie tą pizzę położyłaś? Tam, dobra, ja schowam tę pizzę. Spróbujemy tej panu oczywiście zapłacić. Nie idzie, możliwe, że od razu wziął. No i wracajmy do tych lekcji. Chodź, spróbujemy. Może ci się uda jeszcze coś zrobić. Nie tej, nie tej akurat nie. My musimy tak krok po kroku do baroku i patry. W tą praktykę portretową. No lecimy, lecimy. Ja sobie zobaczę, otworzę to, jak to wygląda. Czemu jesteś taka smutna, co się wydarzyło? W ogóle jest coś nowego. Co chwilę dzwoni nam telefon i tutaj daje nam jakieś takie dodatkowe zadania, za co dostajemy nagrody. Raz na przykład było coś takiego, że udowodnij, że jesteś przedsiębiorcza i musiałam namalować obraz i go sprzedać i dostałam za to dwa koła. Także naprawdę fajne rzeczy. I tutaj, jak widzimy, mamy też jakieś inne zadania, no ale jakoś się na tym na razie nie skupiamy, bo po prostu walczymy o życie. Tu widzę, mamy coś ukończone w 25%, to w 50% kurde, ciężko nam naprawdę będzie, no i jak chyba mi się wydaje, nasza Kelly coś tutaj ściemnia i niby robi, ale jednak nie robi, możliwe, że jest zmęczona, bo zobaczcie, pada, dobra, nie będziemy z nią walczyli, z naturą nie wygrasz, idź proszę spać, włączymy Ci aurę emocjonalną, to jest jakieś łóżko chyba nastrojowe, spróbuj sobie wypocząć i rano widzimy się na odrabianiu lekcji. Słuchajcie, trzecia 3.20, znowu do nas coś tutaj dzwoni, bierzemy kolejne zadania, coś zadania dla odkrywców, była jakaś nowa aktualizacja, ja to sobie wszystko zostawię, bo dodatkowe nagrody nam się zawsze przydadzą. Koniec spania. Wiem, że się super nie wyspałaś, ale tyle ci wystarczy. Chodź, zjemy sobie pizzę. Na szczęście sobie już wczoraj zamówiliśmy, także otworzymy. Powinna być fajnie cieplutka, ciepłu, cieplutka w lodówce. Powinna być świeża w lodówce, to chciałam powiedzieć. No i wracamy znowu do tych naszych nieszczęsnych lekcji, żeby jednak do szkoły pójść przygotowanym. Poczekaj, poczekaj, co my tutaj jeszcze będziemy mieli? Aha, 13.30 i o 11.00, o kurczę, musimy się szybko postarać, wrócimy musimy napisać pracę semestralną przygotować prezentację no zrobiło się grubo, naprawdę zrobiło się grubo, ale my wiemy, że Kelly da radę, bo przecież znacie ją doskonale, że jest bardzo, bardzo ambitna o, jak sobie te usiadłaś, to od razu możesz sobie przy okazji oglądać telewizję troszeczkę pracować nad swoją rozrywką ej, no weź, włącz sobie telewizję poczekajcie, może teraz się uda no nie, niezbyt się udało, wszędzie zostawia talerzyki, przydałaby nam się pomoc siostry, która by nam posprzątała, ale damy sobie radę, nie przejmuj się Kelly, wszystko będzie w porządku, zaopiekujemy się tobą, daję ci słowo, tylko po prostu musisz troszeczkę z nami współpracować, trochę podniesiemy ci zabawę, poczekaj, może tak do tej 5.30, uwaga, uwaga, Okej, okay, koniec, teraz musisz się już wziąć niestety za lekcję, bo inaczej po prostu nie zdążymy. Dobra, wstąpiła we mnie nadzieja, bo jest 7.30, a już praktycznie kończymy lekcję, także zdążymy się tu jeszcze ogarnąć. Wiecie, pierwszy dzień musimy się jakoś tutaj trochę wykąpać, troszeczkę zrobić, ogarnąć. Myślę że zresztą, że po zajęciach pojedziemy tam, żebyśmy mogli wszyscy poznać może jakichś nowych studentów razem z naszą Kelly. Chodź Kelly, szybciutko weź jeszcze się wykąp, proszę. Także oczywiście razem trochę zapoznamy nowych jakichś simów, zobaczymy jak tam wygląda, rozejrzymy się po tym kampusie, a po prostu w kolejnym odcinku pojedziemy do pracy, dlatego, że no, ciężko nam będzie pokazywać wszystko. Zresztą wiecie, że ta seria będzie troszeczkę inna, będzie bardziej i nieregularna, będzie trochę taka, że nie będę pokazywała każdej minuty z życia naszych sióstr i co jakiś czas po prostu będziemy sobie tylko do nich zaglądały. Mruczuś, przykro mi, że masz teraz trochę mniej zieleni do biegania, chociaż z drugiej strony zobaczcie, dość ma tutaj. To nic, że my mamy tyle betoniozy, bo tutaj wszędzie w koło jest zielono, także w razie, co ma taką opcję, a przy okazji może sobie tutaj troszeczkę ścierać swoje pazurki, gdyż nie wiem, czy wiecie, to jest naprawdę duży problem zwierząt mieszkających na wsi. Ja, mam, ja też mieszkam na wsi, mam dwa psy, i szczerze mówiąc. Nie mają gdzie sobie tych pazurków zdzierać, bo wszędzie w koło jakieś drogi polne, i przez to bardzo często musimy te pazurki obcinać. Dobra, za trzy godziny lecimy na studia. Pokaż co tu jeszcze byśmy mogli popracować. Jak się wykąpisz, idź szybciutko, skorzystaj z toalety, i myślę, że zadbamy, wiecie, co o jej zabawę. Niech ona sobie chwileczkę poogląda telewizję, bo szczerze mówiąc, głód coś tam może nam się uda zjeść na zajęciach, a tego na pewno nie zrobimy. Także szybciutko lecimy na kibelek i lecimy jeszcze na telewizję, a potem na pierwsze zajęcia. Myślę, że jest naprawdę podekscytowana. Wczoraj jeszcze nawet nie wiedziała, czy gdzieś się dostała, a dzisiaj już jest studentką. Także, Kelly, gratulujemy Ci, cieszymy się razem z Tobą i wierzymy, że doskonale sobie poradzisz. I uwaga, uwaga: znajdujemy się właśnie w miasteczku uniwersyteckim. Jesteśmy już po pierwszych zajęciach. O, Kelly nagle wstała z kanapy i zniknęła. Pomiędzy, oczywiście, udało mi się tutaj przyjechać i możemy się rozejrzeć, gdzie Kelly spędzi najbliższe swoje trzy simowe lata. No, właściwie semestry bardziej. No ale no powiedz, dobra, umówmy się. Trzy lata, żeby to tak brzmiało, bardziej wiecie jak prawdziwe studia. Miasteczko jest ładne. Ja zazwyczaj wybieram właśnie ten uniwersytet, bo lubię ten klimat, taki trochę e, wielkiej, wielkiej Brytanii, tak naprawdę mi się wydaje. Poczekajcie, zobaczymy tutaj nasz plan zajęć. Byliśmy przed chwileczką na tym chyba baroku, czyli na umiejętności, która pomaga nam, e, w sensie czyli na wykładach, które pomagają nam ćwiczyć umiejętność skrzypta skrzypiec i tu musimy napisać pracę semestralną, ale zobaczcie, pięć dni, także na spokojnie sobie to ogarniemy. Jak dziwnie to wygląda, że tylko dwa razy są te zajęcia, wtorki i czwartki, aha, trochę gorzej jest z tymi tutaj, bo jest poniedziałek, środa, piątek, czyli tak naprawdę będziemy dzień w dzień jeździli na studia, tylko po prostu z różną e, intensywnością tak naprawdę. Tutaj mamy zajęcia, na to zajęcie mamy pracę domową ukończoną i rozpoczynają się one za 50 minut, także jakoś super dużo simów nie zdążymy w tym czasie poznać. Możemy ewentualnie się tutaj po prostu przejść, zobaczyć to, jak tutaj wygląda. Może nabędziemy sobie jakieś, oczywiście, zdobędziemy informacje o naszych, o naszym tutaj uniwersytecie, jakie tutaj są organizacje, o stypendiach. Może może poczytamy trochę o semestrach. W koło tej ludzi się trochę zaczęło kręcić, ale tak naprawdę w 50 minut to my się nawet nie, nie zdążymy porządnie przy, przywitać. Jak widzimy, tutaj są następujące wydarzenia. Myślę, że my najbardziej będziemy się starali skupić właśnie tutaj na tym towarzystwie przyjaciół sztuki i zobaczcie, za trzy godziny, a my kończymy wykłady za dwie. Także chyba sobie poczekamy i sobie tutaj na to pójdziemy. Miejsce w okolicy kanał przy klubie studenckim. Okej, okay, tutaj my jesteśmy. To jest chyba ten kanał tutaj. Poczekajcie, zajrzymy zaraz na tył tego. Tak, w tym miejscu się tutaj to odbędzie, także fajnie, bardzo się cieszę. Wow, jaka informacja tutaj duża. Jak tylko Kelly pójdzie na studia za minutkę, to sobie tutaj to poczytamy. Uwaga, uwaga, Kelly, czy ty ruszysz sama, czy ja cię muszę jakoś wygnać? Poczekajcie, za minutę czy za troszeczkę? Za 26 minut. Dobra, idź na zajęcia, już sobie Ciebie wygnamy, zobaczymy, tutaj przebiegniemy się z tobą, podziwi, podziwiamy wszystko po drodze. Często pilnuję, żeby tutaj tego pomnika nikt nam tutaj nie obrzucał papierem. Gdybyśmy mieszkali gdzieś w domu studenckim, na pewno bylibyśmy tutaj co wieczór, żeby tu sprzątać. No niemniej nie mieszkamy, także nie ma się tutaj co dziwić, że nasza Kelly nie będzie się tym na co dzień zajmowała, niech robią tu simowie, tutaj w okolicy przebywają. Uwaga, uwaga, właśnie wchodzimy do środka na nasze drugie zajęcia, i w tym czasie sobie przeczytamy, co nam tutaj powiedzieli o studiach w ogóle. Poczekajcie, ja sobie to rozwinę. Studenci uczelni co semestr zapisują się na kolejne kursy. Każdy semestr trwa tydzień i można podczas niego uczestniczyć w maksymalnie czterech kursach. Po zaliczeniu dwunastu kursów, student ma wystarczającą liczbę punktów, by ukończyć studia i zdobyć dyplom. Semestr może się rozpocząć w dowolnym terminie, ale jego zakończenie zawsze przypada wieczorem piątego dnia roboczego. Pamiętaj, by na czas oddać piątego <laughs> dnia roboczego, czyli jutro? W piątek? <laughs> O kurde, ale nas załatwili. No to przed Kelly naprawdę intensywna noc, bo musimy i prezentację napisać i wygłosić, moi mili, i musimy jeszcze napisać pracę semestralną. O masakra! Pamiętaj, aby na czas oddać pracę semestralną lub przedstawić prezentację. Po zakończeniu semestru student decyduje, czy chce się zapisać na kolejne. Podczas zapisu podobnie wybiera liczbę kursów i parcelę mieszkalną. Może też zmienić kierunek studiów lub nawet uczelnię, jednak odbywa się to kosztem zdobytych punktów. Okej, okay. i co mamy tutaj dalej? Wiecie co, tak się jeszcze teraz zastanawiam troszeczkę nad tym semestrem i tym, pi tym, pi tym piątym dniem roboczym, że albo to będzie w piątek, albo to będzie piąty dzień od rozpoczęcia naszych studiów. Także ciężko mi jest rozpowiedzieć. Postaramy się i tak przygotować na jutro, żeby w razie co być po prostu gotowym. A teraz wracając do czytania. Jeżeli zdobywanie wyższego wykształcenia wiąże się dla ciebie z wydatkami przekraczającymi twoje możliwości, postaraj się o stypendia, które pomogą ci znacznie zredukować koszty nauki. Nastolatki i starsi Simowie mogą się ubiegać o wiele różnych stypendiów, wymagających spełnienia określonych warunków. No, jak wiemy, nasza Kelly dostała. Jesteśmy z niej bardzo dumni. Uczelnie automatycznie przekazują studentom pewne kwoty w zależności od wyników rekrutacji, na im. Im więcej kierunków prestiżowych dostanie się Sim, tym wyższe otrzyma stypendium. Można również bezpośrednio starać się o dodatkowe fundusze. Jeśli Sim pochodzi z mniej zamożnej rodziny, może się ubiegać o stypendium socjalne. A jeśli, czekajcie, przesuniemy sobie, a jeśli rozwiną określone umiejętności, może dostać stypendię dla pasjonatów. Na Simów posiadających doświadczenie zawodowe czeka ją stypendia związane z karierą, a dla miłośników sportu i e-sportu, którzy chcą należeć do drużyn akademickich, przygotowano stypendia sportowe i e-sportowe Kolejnym rodzajem pomocy finansowej są granty związane z miejscem zamieszkania. Poczekajcie, bo właśnie wyszliśmy, także sobie na chwilę zatrzymam. Kiedy Sim dostanie stypendium, będzie otrzymywał pieniądze w każdym semestrze, o ile nie zrobi sobie przerwy od studiowania. Niezapisanie się na kolejny semestr skutkuje utratą wszystkich stypendiów. Ok, my będziemy na bieżąco tutaj raczej studiowali, no chyba, że coś się wydarzy w życiu Kelly, że nie wiem, zmieni zdanie i stwierdzi, okej, okay, robię karierę, bez tego chcę założyć rodzinę, szanie studia. To wtedy może zrezygnujemy, ale na razie na pewno nie planujemy. Słuchajcie, ja bym tutaj chciała sobie coś kupić do przekąszenia, bo widzę, że jesteśmy głodne, a potem polecimy na spotkanie naszego klubu artystycznego i spróbujemy się dostać. Poczekajcie, na szczęście jest tutaj miejsce, jest tutaj budka, gdzie możemy sobie zjeść może bułeczkę cynamonową, choć pójdziemy szybciutko. Mam nadzieję, że zajęcia były dla Ciebie owocne, że jesteś dość szczęśliwa, zresztą tak wydajesz się być, zobaczcie, pewna siebie, zadowolona. Myślę, że się cieszę, że ma taką opcję właśnie studiowania. Nie każdy może sobie na to pozwolić. A Kelly na szczęście dzięki temu, że jej siostra pilnowała, żeby ona się i się uczyła i żeby szkoła była dla niej ważna, ma i możliwości i właśnie chęci. Także bardzo się cieszymy. Ja tutaj w tym gąszczu budynków szukam tego miejsca. Raz jeszcze czekajcie tego klubu bo tak nam będzie najłatwiej. O, i tutaj zobaczcie, faktycznie odbywają się już zajęcia. Stoi pani, która chyba będzie modelką, także chodź, szybciutko przybiegnij tutaj od razu truchtem. Zapoznamy się tutaj z nimi. Jest pani Hilary Laurent, która jest modelką. Jest też Antoni Nitzpon, który jest członkiem tego towarzystwa. Spróbujemy się z nim uprzejmie zapoznać i spytać, czy byśmy mogli też dołączyć, bo bardzo byśmy chcieli, wiecie. To jest jednak coś, co naszą Kelly fascynuje, malarstwo. A jeżeli będzie spotykała się z innymi simami, którzy dzielą z nią tą pasję, to tym bardziej. Bardziej będzie dla nas to fajne. Uwaga, uwaga, przyszliśmy. Dojadamy tylko naszą bułeczkę i idziemy tutaj z tym panem właśnie porozmawiać. Cześć, jak miś na imię, Antoni. Mam nadzieję, że pozwolisz nam tutaj dołączyć do Twojego klubu. Bylibyśmy bardzo wdzięczni. Aha, przywitaliśmy się z nim uprzejmie i zobaczcie od razu, ile mamy tutaj, tej przyjaźni. Także super. Poproś o dołączenie do towarzystwa. To towarzystwa przyjaciół z sztuki chyba i uwaga, jest! Udało nam się. Jesteśmy członkinią tego towarzystwa i otrzymaliśmy t-shirt i plakat. Myślę teraz, że byłoby fajnie. Wziąć się oczywiście za malowanie. Słuchajcie, namalujemy może portret tej pani, zobaczymy, jak ona tutaj pozuje. Aha, to jest zajęte. No dobra, to wybierzemy sobie kolejne. Nie widzę żadnego problemu, choć nie gada już z nim tyle, tylko choć malować. Przyszła też inna tutaj uczestniczka. Musimy z nią się oczywiście też zaprzyjaźnić, przywitać. Fajnie jest poznawać ludzi, którzy są do nas zbliżeni. Zobaczcie, tutaj Antoni przed nas chyba troszeczkę mentorować, mówić, jak najlepiej uchwycić tą powzę. Także super, bardzo się cieszę. I myślę też, że dla Kelly ten dzień. Tym bardziej jest fajny, intensywny, zdobywamy szósty poziom umiejętności, malowania także fajnie. Przywitamy się potem też z panią Ajaką, która też jest naszą, która też należy do naszej organizacji, także tym bardziej musimy tutaj się zapoznać z wszystkimi członkami. Myślę, że nawet byśmy mogli na chwilę przestać malować, żeby tylko te z nimi chwilę porozmawiać, bo po prostu no, nie chciałabym, żeby się okazało, że stąd pójdziemy i nie zdążymy się z nimi przywitać, bo fajnie byłoby już jakichś studentów na listę naszych znajomych pierwszego dnia po prostu wciągnąć. I uwaga, uwaga, przywitaliśmy się z nimi. To szybciutko wracamy do naszego obrazu. Poprosimy tutaj, żeby Antoni jednak też na nas jeszcze patrzał, żeby troszeczkę nam podpowiadał. Wiecie, no możliwe, że on już jest studentem drugiego, trzeciego roku i po prostu wie lepiej, jak to się powinno prawidłowo malować, bo wiadomo, no talentu nie da mi się, wydaje mi się, że talentu nie da się kupić, nie da się wyuczyć, ale jakieś sztuki malowania, nie wiem, padania światła, cieniowanie i tak dalej na pewno można wyćwiczyć, także myślę, że to jego rada na pewno byłaby dla nas bardzo cenna. Chyba się pomału spotkanie kończy. Simowie zniknęli. Modelka poszła, także już teraz tylko na pamięć. tej nasza Kelly kreśli ostatnie tutaj kreski. No, podobna pozycja była, nie można powiedzieć. Także coś tam się tej naszej Kelly udało. Jesteśmy z niej oczywiście dumni. Zresztą ja zawsze będę z niej dumna. Wystawimy to sobie na plopsy. Uwaga, uwaga, pojawia się jeszcze opcja. Tutaj wieczorna herbatka z poezją. Słuchajcie, ile się na tych studiach dzieje. Rozpoczyna się właśnie herbatka z poezją. Myślę, że do herbatki najlepiej pasują herbatniki. Błąd. Nic nie komponuje się z nią lepiej niż poezja. Poezja. Wszyscy Simowie są mile widziani. Przygotuj się na relaksujący wieczór. No nie wiem, my jesteśmy dość w dość słabym stanie już, także nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale właściwie tutaj moglibyśmy po prostu sobie usiąść. Tutaj będą ludzie nam czytali. E, na chwileczkę sobie usiądziemy. Może wyciągniemy sobie tą tablicę? Kurczę, no nie wiem. Dobra, zobaczymy, jak to będzie brzmiała ta poezja. Zobaczymy, kto tutaj w ogóle przyszedł. Znaczy tutaj wszyscy siedzą i odrabiają lekcje. No to myślę, że tutaj do nich dołączymy. Gdzie ty masz lekcje? No nie, no mi się to zawsze dzieje, zawsze moi simowie gubią lekcje i potem muszę, kurczę, szukać i kombinować i kupować, no szlak mnie zaraz trafi, no kupimy sobie za chwilę w tej budce, dobra, to darujemy sobie tą herbatkę z poezją, wiesz co, Kelly, pilnuj proszę swoich rzeczy, a nie, że ja się potem muszę denerwować, gdzie ty coś szmergnęłaś i musimy lecieć na szybciutko kupować, no wiecie wy co... No dobra, słuchajcie, ja myślę, że w ogóle ten dzień był pełen w różnych wydarzeń. Kelly, zobaczcie, jest zmęczona, ale uśmiech nie schodzi z jej twarzy. Myślę też, że to jest właściwie dobry moment, żebyśmy się pożegnali. Będziemy do Kelly zaglądać, będziemy obserwowali, jak sobie radzi na studiach, będziemy obserwowali, jak sobie radzi w nowej karierze, w życiu miłosnym, przyjacielskim i tak dalej. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba, bo wiem, żebyście byście tęsknili za siostrami Clark, także mam nadzieję, że po prostu przypadnie Wam do gustu to, co Wam zaproponowałam. Dziękuję Wam bardzo, i do zobaczenia już w przyszłych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie, Miss Sims.